po polsku solidarność to kobieta. Tak samo jak miłość, misja, przyjaźń i szereg innych słów, które mają żeński pierwiastek. Ja myślę, że to nie jest przypadek. Chciałybyśmy poszerzać możliwości i rodzaje spotkań, które mamy z paniami, o takie formy spotkań, które są nie tylko zawodowe, biznesowe, ale takie, które pozwalają nam się poznać personalnie, jako kobiety, ładować wzajemnie baterie. Fotografia robiona przez kobiety ma w sobie coś bardzo specjalnego. I właśnie to coś bardzo specjalnego, wyjątkowego chciałam dzisiaj na spotkaniu naszym paniom, partnerkom, klientkom pokazać. I okazuje się, że ta wrażliwość XIX-wieczna, wrażliwość kobiety, która w wieku 48 lat zaczęła robić zdjęcia, wrażliwość Julie Margaret Cameron, o której dzisiaj opowiadałam, okazała się zupełnie przystająca do naszych czasów, do XXI wieku. Niezależnie, czy to kobieta, czy mężczyzna, przede wszystkim zawsze staram się nawiązać jakąś relację z bohaterem i wtedy fotografowanie jest łatwiejsze.